Dzisiaj jest ten dzień, w którym przetestujemy sobie przedpremierowo nowego, legendarnego zadymiarza, którym jest Draco. Jeżeli lubisz rodzaj muzyki rock oraz smoki, no to ten zadymiarz jest idealnie dla ciebie. Tak samo jak idealnie dla ciebie jest nowy skin do Tary, Urban Ninja Tara, do którego zostały mi jeszcze 3 kody, więc 3 z was może go zgarnąć. Chcesz wziąć udział w konkursie? Napisz w komentarzu, chcę wygrać Tarę. Następnie wpisz kod Farel w sklepie Brawl Stars, albo wystarczy, że klikniesz pierwszy link w opisie i naciśniesz przycisk wesprzyj twórcę. Wyniki standardowo w jutrzejszym odcinku. Teraz wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, który zgarnia skina ze wczoraj. Odezwij się do mnie na e-mail, a ja ci podeślę kod na skina. Moi kochani, przed państwem nowy legendarny zadymiarz, który nazywa się Draco. I zobaczcie, Draco siedzi już na swoim smoku. Ja myślałem, że on będzie stał w lobby z gitarą, a on siedzi normalnie już na swoim smoku. Ponoć jest dmuchany, ale za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Więc na samym początku chciałem wam pokazać, jakie Draco ma dziwne dźwięki. Słuchajcie tego. Dragon my own. Taki wokalista, co nie? I will rock you. Tuż przez Freddy Mercury. Fajne. In hand, dragon at my command. Dragon roar. Inflato dragon. Metal magic mayhem. Metal magic mayhem. Dragon breath. Fajne. I will rock you! Dobra, napiszcie w komentarzu I will rock you. Moi drodzy, tak wyglądają dźwięki nowego zadymiarza Draco. Czyli widzimy, że to jest naprawdę mega fajna postać, dopracowana i zwariowana. Pędzący na grzbiecie dmuchanego smoka i strzelający fajerwerkami Draco gwarantuje imponujący finał każdego wieczoru. Grając na gitarze elektrycznej i ziejąc ogniem, ten artysta podbija serca widowni. No, moja już osobiście podbił. Ja jestem fanem Freddiego Mercurego, Ozzy Osborna i wielu innych rockowych zespołów, ale o tym może kiedyś i to na drugim kanale. Ale dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Sprawdźmy sobie teraz statystyki. Oczywiście Draco w tym momencie jest wymaksowany, bo wy zawsze jesteście ciekawi, ile Draco będzie miał punktów życia na maksymalnym poziomie i czy podczas nowej aktualizacji od razu go znerwią, czy też tak to zostanie. Punkty życia 11 tysięcy. Szybkość ruchu normalna. Nie tak jak Lili. Lili była bardzo szybka. Atak, dźgnięcie dragon lancą. Draco ciska przed siebie lancę, przeszywując i rażąc wrogów przed sobą oraz zadając więcej obrażeń na max zasięgu. Czyli jak uderzymy oponenta czubkiem lancy, to zaboli go najbardziej. Obrażenia 1200, zasięg normalny, szybkość przeładowania bardzo szybka, obrażenia na max zasięgu 2400, czyli dwukrotnie zwiększa się obrażenie, kiedy trafimy czubkiem. Cechy dodatkowe. Ten zadymiarz ładuje super atak, otrzymując obrażenia, czyli jeżeli otrzymamy obrażenia, nasze ulti się nabije. Fajna opcja. Nie wiem, czy jest jeszcze coś takiego w jakimś zadymiarzu, ale chyba nie. Jeżeli jest, no to mnie poprawcie. Super atak to smocze jajo. Draco dosiada ziejącego ogniem smoka, dzięki czemu uzyskuje większą szybkość ruchu i redukcję obrażeń. Obrażenia na sekundę 2560, zasięg normalny, szybkość ruchu 20 i redukcja obrażeń 25. Czyli stajemy się szybsi i bardziej unikamy ciosów. Okej, moi drodzy, na początku arena treningowa zobaczmy, jak ten zadymiarz uderza. Pyk, uderzenie, normalne. 1200, czubek, 2400. On rzuca tą lancą, tak, ona jakby leci. Ej, zobaczcie, można nie trafić, czy tak trafię? Nie trafią, zobaczcie, niby pasek zasięgu dotyka bota, ale finalnie nie uderzamy w niego. Okej, 2400, odpalamy teraz smoka. Transformacja. I mamy u góry pasek, który jest jednolity, ten pomarańczowy pasek. Czy on znika, jak się poruszamy? Nie. Kiedy się poruszamy, on nie znika. O! Smok znikł! Halo! To Draco tylko na kilka sekund się pojawia? Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5. 5 strzałów, żeby nabić ulta. Odpalamy smoka i jazda. O kurczę, zobaczcie, ten u góry atak znika, ale czy on nam się odnawia? Tak, też nam się odnawia. Dobra, ja myślałem, że jak ten pasek minie, to nasz smok zniknie. Ale jeszcze raz sprawdźmy, czy smok zniknie wtedy, kiedy zużyjemy cały ultimate attack. Dawaj, 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 dawaj. Dosyć wolno bije ten zadymiarz. Odpalamy, no i jazda. 160, 320. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie, nie znika. Myślałem, że zniknie. Dobra. Więc fajnie, podstawy zadymiarza już znamy, lecimy z meczem. Standardowo zacznijmy sobie od trybu duo. Duo jest dłuższe, bo boty tak szybko się nie wybijają. Ja na początku, moi drodzy, postaram się wygrać mecz, nie podnosząc power cubesów, nie otwierając skrzynek. Zobaczmy, jak ten zadymiarz sobie radzi. Dobra, mój Frank chyba leży. Tak, leży. Colt, bomba, 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 smog i palimy go! Let's go, let's go! O kurde. Było ciężko, naprawdę było ciężko.
Ten kolcik też był kotem, dobra, lecimy. Okej, okay. I mój smok zniknął, jestem wolniejszy. Jestem z Frankiem w drużynie. Dobrze, on nie zadaje dużych obrażeń, ale sobie powinniśmy poradzić. Ja jestem w stanie na przykład, aha, pokonał kogoś czy nie? Jest tutaj ktoś? Bomba, leżysz. Bomba, bomba, bomba. Nie trafiam, nie trafiam, dobra. Mój Frank go teraz zestunuje i dobitka. Dobitka, kozak. Draco! I spalimy go, palimy, 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 palimy. O, ładnie, ładnie sobie radzi. Chciałem jeszcze zobaczyć, na ile hitów skrzynkę otworzę na maksymalnym poziomie, ale nie udało mi się. W następnym meczu to zobaczymy. Dobra, jest, jest, jest. Dynamite. Mam mnie. Bomba, bomba. Porobiony. Okej. Okay. Powiem tak. Na smoku, jak się jeździ, zdecydowanie lepiej się nim gra. Zamachnięcie tą jego Dragon Lancą jest bardzo wolne. No ale sprawdźmy teraz gadżet i Star Power. Pierwszy gadżet nazywa się cios podbródkowy. Następne dźgnięcie lancą wyrzuca wrogów w powietrze na krótki czas. Fajne. Czyli coś jak podrzut El Primo. Odblokowywujemy. Mamy to. I pierwsza gwiezdna moc nazywa się wyeksponowanie. Co 5 sekund następne dźgnięcie lancą czyni wrogów podatnymi na trafienia. Podatni wrogowie ponoszą 35% więcej obrażeń przez 5 sekund. Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób ich tak zatruwamy, ranimy. Ciekawe. Jak widzicie, nad moją głową ładuje się pewien pasek. Uderzam teraz 1200, 2400. I teraz jak uderzę na przykład takiego chłopa, pasek mój zniknął i kolejny atak powinien być silniejszy. Uwaga! Wow! 3240! Czyli jak ten pasek żółty nad moją głową się naładuje i uderzymy przeciwnika, ranimy go i następne ataki są zwiększone. Tak jest. 3240. Dobra, sprawdźmy teraz gadżet. Gadżet. Boom! Podrzucił oponenta. A jak byśmy kilku naraz uderzyli, jesteśmy w stanie podrzucić kilka naraz botów? Uwaga, patrzcie na to. Bum, bum! Tak, normalnie trzech naraz jesteśmy w stanie podrzucić. Zarąbiste. Lecimy zagrać mecz. Ale żeby nie było za nudno, no to zagramy sobie nowym skinem. Mroczny rycerz Draco na czerwonym smoku z taką fajną fryzurą. Wygląda jak jakiś taki wiking, coś takiego. Odblokowywujemy! Wyposaż teraz. Let's go. I will rock you. Łapka w górę za ten wokal. Za ty wycie, Kojota. O, fajny ma ten wokal, nie ma co gadać. Dobra, otwieramy skrzynkę i sprawdźmy, czy dźgnięcie, zranienie też rani skrzynkę. Tak, zobaczcie, skrzynka też jest zraniona. Jest oznaczona, że ej, małpko, rozwaliłaś mi skrzynkę. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Na trzy hity z oznaczeniem. O kurcze, tam jest przypał, tam jest Dynamite i dwóch teraz podrzuca mnie. Jednego. Rosa, Rosa, Rosa. Muszę uciekać, dostałem jeszcze strzała. Rosa porobiła. Do góry. Prawie ją podbiłem do góry. Dobra. Nie, to Dynamite. Będzie przypał, będzie ult, będzie przypał. Nie. Raz, dwa. Draco. I palimy ich, tak jest, let's go. Do spodu, do spodu, do spodu. Dawaj, 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 to Meg. Podrzućmy ją, podrzućmy ją. Bum. Nie, nie trafiłem jej. Okej, okay, okej, okay. Łatwy meczyk, bardzo łatwy meczyk. No to lecimy z drugim gadżetem. Drugi gadżet nazywa się Ostatni Żywy. Liczba punktów życia Draco nie spadnie poniżej jednego przez 2 sekundy. Czyli tak naprawdę możemy uratować sobie życie, ale musimy mieć wystarczającą ilość szczęścia, żeby nikt nas nie dobił. Dobra, sprawdźmy to, kupujemy. Mega dziwny gadżet. A drugi Star Power nazywa się Szatkowanie. Smocze Jajo przywraca teraz 2700 punktów życia po aktywacji. Kupujemy. Idziemy teraz się troszeczkę obić przez bota i rozumiem, że jak wskoczę na smoka, to się uleczymy, tak? Jeszcze troszkę i ult. Tak jest! Ale kozak! No dobra, sprawdźmy teraz, czy faktycznie to działa. Musimy się, no niestety, mocno obić. Uwaga, moi drodzy. Uwaga. Jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden. Gadżet! No i właśnie, o tym mówiłem. Mieliśmy szansę, ale ta tarcza trwa tylko 2 sekundy. Więc ta postać jest stworzona po to, żeby podjeżdżać, szarżować, podrzucać, ryzykować. Mega ciekawy zadymiarz. Sprawdźmy, jak Draco poradzi sobie na bardziej otwartej mapie. A wy, moi drodzy, sprawdźcie moje poprzednie odcinki. 2 dni temu testowaliśmy wszystkie nowe mutacje. Było ich aż 40. Kolejny odcinek już wam z tej serii tworzę. I wbijcie też na wczorajszy film, gdzie testowaliśmy nową zadymiarz Lili, mityczną. Dobra, lecimy z tematem. Karl, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gadżet, gadżet! Uchronił mnie przed życiem!
Uleczyłem się jeszcze? Dobra. Spójrzcie na to, miałem problem z Karlem. Musiałem użyć gadżet i zmienić się w smoka, żeby się uleczyć. Wow, 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 wow. O, ma 8! Niedobrze. Dobra, dostał, leży. Ja power cubesów standardowo nie podnoszę. Chcę, żeby ten mecz był trudniejszy. Okej, teraz jest już przypał, mamy daga. Dobra, dostał. Teraz mogę w nich wjechać mocniej. Do spodu, do spodu, do spodu. No i się skończyło, miał 10. Co mogę powiedzieć? Star power z leczeniem bardzo fajny. Ale czy gadżet jest fajny? Niekoniecznie. Sprawdźmy jeszcze raz te gadżety. Cios podbródkowy podrzuca, a ten daje tarczę. Nie no, jednak ten drugi gadżet jest lepszy. I mi się wydaje, że faktycznie ten drugi star power też jest lepszy niż pierwszy. Wyeksponowanie zwiększało nasz atak po trafieniu. Nie! Jednak drugi star power i drugi gadżet lepszy. Zagrajmy jeszcze raz. Tylko że tym razem zagramy ucieczkę z trofeum. Tu może być ciekawie. Jest Leon, jest Brock, więc jest ciekawie. Dobra, minus jedna puszka na starcie. Lecimy od razu z tym botem. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzę, że tutaj muszę grać na wstecznym biegu cały czas, ale jestem tak wolny, że ten bot mnie dogania i nie zadaje mu większych obrażeń. Zobaczcie na to. Pierwsza puszka moja. O ty Nita. Raz, dwa, trzy. O kurde, o kurde, o kurde. Cztery. Muszę uciekać? To już? Ktoś zdobył tyle puszek? Niesamowite. Nie radzę sobie, widzowie. Nie radzę sobie tą postacią. Myślałem, że będzie mocniejsza. Ale jak widzicie, tak nie jest. Dobra. Dojazd. Uleczony. Dojeżdżam cię, Nita! Jesteś spalona! Tak jest. Lecimy dalej. Szybkie leczonko. Plus 500. Mamy bo. Trochę ma tych chyba pucharków tu, co? O nie, o nie. Raz, dwa. Smok, Draco. I jeszcze osłonka, 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 bo padnę od min! No i zginąłem od Bayrona! Zatruty! Osłonka się skończyła! Jeszcze raz! Coś mi się wydaje, że Supercell poszedł po rozum do głowy. Po ostatniej wtopie z Larrym and Lavrim, którzy byli tak mega OP, stworzyli postacie, które są za słabe, uważam, osobiście. Jak na legendę, nie jest jakimś super kotem. Mamy kruka. Chodź, kruczku. Legenda kontra legenda. No nie no, tak nie będziemy walczyć. Dobra, padł. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Spoko. Bomba. Bomba. Okej. Kolejny pucharek. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Let's go! To Jackie, to Jackie, to Jackie! Myślałem, że to jest sam. O, gdzie ty jesteś? Nie uciekaj mi tak szybko. Zobaczcie, jej nie pokonałem. To jest dramat jakiś. Dobra, Draco i jazda z nią. Do spodu. Palimy ją! Ogień! Aha! 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 Dawaj no, gień! Jak długo będziesz jeszcze żyła? Dobra. Powiem wam, że naprawdę widowiskowy jest ten zadymiarz. Fajna mechanika grania, ale słabiutko to idzie. Ten smok powinien mocno ziać ogniem tak, że powinien wszystkich wyjaśniać. Dobra. Tarcza. Zobaczcie, co się dzieje. Nie, 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 padnę, padnę, padnę. On ma dwa power cubesy. Bomba, 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 bomba. Smok. No chodź tu! Boziu, naprawdę ciężko się gra tymi nowymi zadymiarzami. Ale i tak oceniam tego zadymiarza 9 na 10, więc wysoko. Bardzo mi się podoba, ale uważam, że nie zasługuje na rangę legendarną. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie, napiszcie w komentarzu: chcę wygrać tarę. Wpisujcie kod Farel do sklepu. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zadymiarze, trzymajcie się, pa, pa!